Wiedeń, stolica Austrii, zachwyca zabytkami. Wyjątkowy jest też tamtejszy cmentarz centralny, otwarty w 1874 roku. Jest godny zobaczenia nie tylko ze względu na liczby. Ponad 3 miliony pochowanych ludzi, powierzchnia 2,5 miliona metrów kwadratowych, co czyni go drugim co do wielkości cmentarzem świata i pierwszym pod względem pochówków. To prawdziwe miasto Wiedeńczyków, którzy odeszli. Skarbnica wiedzy o stylach architektonicznych i ludziach. Na teren cmentarza prowadzi kilka bram. Pierwszą wchodzi się wprost na żydowską część nekropolii. Na wiedeńskim głównym cmentarzu są też na przykład groby muzułmańskie, buddyjskie, prawosławne. Druga brama jest tą, która prowadzi do głównej alei, a w niej stare arkady, gdzie pochowani są zacni obywatele dawnego Wiednia. Nagrobki to prawdziwe dzieła sztuki. Tłumy są zawsze przy grobach słynnych kompozytorów, które znajdują się w głównej alei. Tuż obok siebie spoczywają Beethoven, Brahms, Schubert, obydwaj Straussowie. Zwiedzający wiedeński cmentarz zatrzymują się przy nich na chwilę zadumy. Może u melomanów brzmią akordy utworów tych największych z wielkich kompozytorów. Symboliczny grób na centralnym cmentarzu w Wiedniu ma także Mozart, genialny kompozytor, który umarł w biedzie, złożony we wspólnej mogile. Dziś hołd oddają mu zwiedzający nekropolie turyści z całego świata. Wiedeński cmentarz centralny to prawdziwy panteon Austrii. Tu spoczywają także znani politycy, prezydenci. Ich groby usytuowane są również w głównej reprezentacyjnej alei i obsadzane kwiatami w kolorach narodowych Austrii. Nad cmentarzem góruje późnobarokowy kościół świętego Karola Boromeusza, a przy nim nowe arkady. Niektóre z pomników cmentarnych mogą być szokujące, inne zadziwiają architekturą. Często mówią wiele o zmarłych, nawiązują do tego, co robili za życia. Tak jest na przykład z grobem Falco, austriackiego piosenkarza znanego m.in. z takich przebojów jak Der Kommissar i Rock me Amadeus. Charakterystyczny pomnik ma także inny zmarły muzyk Udo Jürgens. Turyści, którzy chcą poczuć magiczny klimat wiedeńskiego cmentarza centralnego, powinni przeznaczyć na jego zwiedzanie kilka godzin. Zmęczeni mogą skorzystać z dorożki lub podjechać przystanek lub dwa autobusem. Można też zwiedzić Muzeum Pochówku. Jedno jest pewne, centralny cmentarz w Wiedniu wart jest zwiedzenia.